Witajcie w części drugiej odcinka z czyszczeniem toaletki. Za pierwszym razem zajęłyśmy się bronzerami, ale tym razem na tapetę idą rozświetlacze. Jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Zobaczymy, jak to pójdzie, ile tych kosmetyków się pozbędę. Myślę, że sporo, bo jednak większości tutaj nie używam. Także zacznijmy. Pierwszy to Eveline Glow and Go i to jest w sumie taki rozświetlacz w płynie, którego nie używam. Myślę, że spokojnie można mieszać z podkładami, ale mam fajne rozświetlacze, z którymi naprawdę dobrze łączy. Mam inne fajne rozświetlacze, które świetnie łączą się z podkładami, zatem sprawdźmy, jak to wygląda. W sumie to jest taki rozświetlacz, który jest bardzo żółty, wręcz taki pomarańczowy. Więc nie. Także tego nie chcę. Idzie dalej. Dobra, tutaj mamy rozświetlacze w takich miękkich opakowaniach. To są też rozświetlacze w płynie, ale tym razem Lovely Make Me Highlight. Tutaj mam dwa odcienie, czyli taki różowy i taki w sumie bardzo ciemny. Złoty, taki nawet, no bardzo ciemny. Złoty. I w sumie nie przydadzą mi się, nie potrzebuję aż tylu rozświetlaczy. Mam, bardzo lubię te rozświetlacze z Vibo w szklanych buteleczkach, więc te ze mną zostają na pewno. Zresztą też mówiłam Wam o nich właśnie w ulubieńcach roku 2019. I tutaj na pewno będzie jeszcze jedna buteleczka. Ta jest wersja taką bardziej, i tu są w sumie też ładniejsze odcienie. Tu jest lekko różowa, ale też taka bardziej szampańska. Fajny, neutralny odcień. A tutaj też jest złoty, ale też w stronę takiego szampańskiego. Nie jest zbyt złoty, nie jest taki żółty, nie jest pomarańczowy. Naprawdę te odcienie są bardzo ładne, więc te ze mną zostają jak najbardziej. Fantastycznie mieszają się z podkładami. Te w miękkich opakowaniach odrzucam. Dalej mamy, co tutaj jest. To jest rozświetlacz z Tune Wet Light. Jak widzicie, dalej jest u mnie w blistrze. Powinnam w sumie go przerzucić do jakiejś palety magnetycznej. Rozświetlacz, który jest w sumie bardzo ładny, ale ostatnio dostałam nowy rozświetlacz z Tune i w sumie chciałabym porównać wykończenia. Gdzie ty jesteś? Czy to był ten? Czy może to jest ten? Okej, dobra, na razie go odstawię tutaj na bok, być może się tutaj dokopię do tego nowego rozświetlacza z Tune. Zobaczymy, mam nadzieję, że ja tutaj siedzę na środku. Dalej mamy My Secret Disco Ball Highlighter, to już jest w sumie jakiś stary rozświetlacz, którego nie używam. On jest też ładny, on jest bardzo ładny, aczkolwiek nie sięgam po niego, więc nie jest mi tutaj potrzebny. On wygląda, on jest tutaj, właśnie w tym miejscu, także odrzucam. Myślę, że komuś się bardziej przyda. Ja po niego nie sięgam, aczkolwiek to jest bardzo ładny rozświetlacz. O Jezu! Mary Lou z The Balm. Zobaczcie, jakie dęko. Także myślę, że to już pójdzie do kosza, bo to jest stary rozświetlacz, którego też męczyłam latami, chyba na samym początku mojej fascynacji kosmetykami. Także to też odrzucam, pójdzie do przeliczenia, aczkolwiek później chyba wyrzucę do kosza, bo to już jest przeterminowana rzecz. Dalej mamy rozświetlacz z Heian Lumi Highlighter. To jest bardzo ładny rozświetlacz. Piękny odcień, jaśniutki, taki szampański, neutralny, bardzo ładny. I on jest właśnie w tym miejscu. Satynowy, nie ma w sobie drobinek, pięknie przykleja się do skóry, ładnie się też rozciera, zostaje ze mną jak najbardziej. Dalej mamy rozświetlacz z Sensic, Sensitive Skin. Bardzo dużo osób ten rozświetlacz porównuje do Amrezy z Anastazji, którego nie mam, nie posiadam, więc nie mam pojęcia, aczkolwiek kurczę, jest bardzo podobny do tego z Heian i on jest tutaj obok z kolei. Podobne są te rozświetlacze, nawet bardzo podobny odcień. Może jest nieco bardziej złoty, ale niezauważalnie, słuchajcie. I intensywność odbijania światła, pigmentacja jest też podobna. Więc ten z Heian jest naprawdę wow. I ten też sobie zostawiam, Sensic, jak najbardziej. Może jak kiedyś będę miała Amrezy, to później je sobie porównam. To jest rozświetlacz, który był przeze mnie uwielbiany też miesiącami i też go Wam w razie czego bardzo polecam. To jest Revolution
Makeup Revolution Pro Illuminate, bardzo duży rozświetlacz, a jest intensywny, jest bardzo też mięciutki, bardzo dobrze napigmentowany. I nałożę go, postaram się go tutaj nałożyć. Jak on wygląda w stosunku do innych? No, ładny kolor. Nie jest aż taki złoty, jest bardzo jaśniutki. Jest, powiedziałabym, jeszcze bardziej neutralny aniżeli Sensik i Hean. Ładny odcień, aczkolwiek nie wiem, czy on tutaj tak będzie ładnie odbijał światło w tym momencie. Nie wiem, czy on jest widoczny, ale to jest jeden z ładniejszych rozświetlaczy, które naprawdę pięknie wyglądają na skórze, także zostawiam go. Męczę go już naprawdę sporo czasu. Stila. To jest rozświetlacz, który uwielbiałam na początku, jak go otrzymałam, zachwycałam się formułą, jego plastelinową formą. Natomiast z czasem zauważyłam, że on robi plamy, chociaż daje naprawdę piękny efekt. Wow, no to jest wow. Muszę do niego wrócić, zobaczyć, jak on będzie wyglądał, ale nałożyłam go tutaj, na kości w sumie, na nadgarstku. Ładny, aczkolwiek on jest dosyć ciemny, on będzie robił plamy na bardzo jasnej karnacji, robi również plamy na mojej skórze, z tego co zauważyłam. Mam nadzieję, że wyjdzie coś jaśniejszego, a może jest, tylko nie mam pojęcia. To jest odcień Kitten. Niestety on jest dosyć ciemny i trzeba na niego uważać, ale jest przepiękny i forma jest taka bardzo mokra pod palcami. Taka plastelinowa forma. Tutaj mamy rozświetlacz z Eveline. To jest też taka nowość w sumie z roku 2019. Glow and Go. Bardzo ładny i jaśniutki rozświetlacz. Już mi tutaj palcy brakuje. O, on jest bardzo jasny. To jest jeden z jaśniejszych w sumie, ja widzę, rozświetlaczy, jakie możecie dostać. To jest to. Dla wręcz takich bladolicych dziewczyn. Bardzo jasny, wręcz taki prawie że biały, ale tak nie do końca rozświetlacz, więc jeśli czegoś takiego szukacie, to Eveline. No i też ma bardzo ładne wykończenie. To ze mną zostaje, to może mi się tutaj przydać. Tutaj mamy My Secret Face Illuminator Powder Princess Dream. No to jest kultowy rozświetlacz, który jak najbardziej ze mną zostaje. Muszę już sobie rękę... Muszę tutaj wytrzeć rękę. Mam nadzieję, że tutaj Was nie zagłuszam. Nałożymy niżej pod Eveline. Tak, i to jest też taki piękny, satynowy efekt na skórze, bez drobinek. On jest tutaj niżej, mam nadzieję, że jest widoczny. Zostaje ze mną, piękny rozświetlacz, także wow. To jest też Princess Dream, ale stara wersja, która jest już pokruszona w starej szacie graficznej, także to też pójdzie do kosza, aczkolwiek tutaj na razie odrzucam do pudełka z odrzuconymi kosmetykami, rozświetlaczami. Tutaj mamy Golden Rose, wersja mineralna, prasowana, terracotta powder, odcień 8. Nie sięgam po ten produkt, także pójdzie to dalej w świat. To wygląda w ten sposób, aczkolwiek ładnie tutaj wygląda w opakowaniu. Ale nie używam, nie potrzebuję, więc nie ma sensu zostawiać. Dalej Eveline Glow and Go, ale to już jest wersja ciemniejsza, także to też ze mną zostaje. W ogóle bardzo ładna wersja z kolei, która pasuje mi. Nie jest taka jasna, to jest numerek 2 Gentle Gold. No pięknie, Ola. Rozwaliłaś opakowanie w tym momencie. Aczkolwiek jeszcze się trzyma. Aha. Ale to też nie jest aż taka jasna wersja. I też może robić plamy, więc ewentualnie też trzeba na niego uważać, aczkolwiek zostawiam go. Na mojej skórze będzie, daje po prostu bardzo ładny efekt. W sumie powiem Wam, że odcień jest identyczny jak rozświetlacza Stila Kitten. Tutaj macie ten Eveline Gentle Gold, a tutaj jest Stila Kitten. Tutaj. Tu jest Stila Kitten, nie wiem, czy to będzie widać, a niżej jest rozświetlacz z Eveline. Podobny odcień, identyczny. Aczkolwiek Stila daje bardziej taki mokry efekt, ale zostawiam. Tutaj mamy rozświetlacz Becca. Jeśli chodzi o Becca, to tutaj będzie dużo rozświetlaczy. To jest taka mokra wersja, kremowa, rozświetlacza Moonstone. Właśnie. Czemu ja tego nie używam? Why?
Ale ładny. Oczywiście to sobie zostawiam. Becca Moonstone. W środku to wygląda tak. Z małym lusterkiem. To jest taka miniaturowa wersja. W sumie nie wiem, czy te kremowe, takie mokre są w dużych opakowaniach. Nie pamiętam. I tutaj mamy kolejną taką miniaturkę z Becca. I to jest... A nie, to jest róż. Okej, co ty tutaj robisz? Tutaj mamy... Nie, w sumie to nie jest miniaturka. Zobaczcie, mam tutaj jeszcze mniejszą. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj mamy z kolei kremową wersję również, ale w odcieniu opal. Odcień, który jest taki nieco cieplejszy dla osób, które są opalone. To już może nałożę na drugiej ręce, nie wiem, czy to będzie widać. Opalone, więc też trzeba z nim uważać, bo może robić plamy na bardzo jasnej karnacji, aczkolwiek na pewno sprawdzi się u osób, które są ciemniejsze, mają ciemniejszą karnację. Daje piękny, mokry efekt, taki subtelny, także to też ze mną zostaje. Tutaj mamy taką miniatureczkę Vanilla Quartz, czyli to jest mini wersja prasowanego rozświetlacza. I to wygląda w środku tak. I on jest też bardzo ładny, taki jaśniutki i ma w sobie... Z tego co widzę, takie różowe drobinki, tak, daje taką lekko złoto-różową poświatę, ale ten róż jest naprawdę niewidoczny, w zasadzie jest niezauważalny. Zostaje oczywiście ze mną. Skoro jesteśmy w temacie Becca, no to będziemy kontynuować. Tutaj mam dużą wersję rozświetlacza Becca Golden Pop. I to wygląda tak. No Becca ma bardzo dużo rozświetlaczy w różnych odcieniach i to już jest zdecydowanie taka złota wersja rozświetlacza. Też ze mną zostaje. To są pełnowartościowe produkty i jedne z lepszych rozświetlaczy, jakie można dostać na rynku, które dają piękny, szlachetny efekt na skórze. A to jest wersja też taka złota, ale bardziej brzoskwiniowo-beżowa i to jest odcień C-Pop. C-Pop, ale od razu Wam mówię, że ten rozświetlacz to nie jest to samo, co rozświetlacz... Gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Co rozświetlacz C-Pop z kolekcji letniej w złotym opakowaniu, bo mamy tutaj C-Pop i tutaj mamy C-Pop, natomiast to są troszkę inne odcienie. Ten jest taki bardziej złoty i brzoskwiniowy, właśnie ten w tej klasycznej wersji w szarym opakowaniu. Natomiast ta złota kolekcja jest dużo ładniejsza, bo to jest już też taki rozświetlacz jaśniejszy od tego klasycznego C-Pop i bardziej neutralny odcień i beżowy. Zdecydowanie nie jest taki złoty, jest bardziej beżowy i jest chyba bardziej napigmentowany. Tamten z kolei jest taki bardziej sprasowany. Także też zostawiam. Becca zostawiam. To są moje ulubione rozświetlacze. Tutaj mamy z kolei wersję Rose Quartz, czyli dla osób, które lubią bardziej taki różowy efekt na skórze, też zostaje. I tutaj jeszcze mamy, no tego jest sporo, Moonstone. I tutaj zobaczcie Denko, uwielbiam ten rozświetlacz. To jest taki kultowy odcień, jaśniutki, neutralny, idealny, który raczej sprawdzi się każdej osobie, ale szczególnie polecam osobom, które są bardzo jaśniutkie i też rozświetlacz Vanilla, bo to są takie bardzo jasne, ładne rozświetlacze. Coś tutaj jeszcze jest z Becca. To jest znowu róż? Róż też nie jest tutaj. Becca, ale z kolei Prismatic Amethyst, czyli w takim holograficznym albo fioletowym opakowaniu. Bardzo ładne. Też ze mną zostaje. Eveline. W sumie taka czwórka rozświetlaczy w różnych odcieniach i taki złoty i różowy i bardziej brązowy i neutralny. No, aczkolwiek nie używam tej palety. Też jest ładna, też daje fajne efekty na skórze, taki satynowy, bez drobin zdecydowanie. Ale nie używam tej palety i myślę, że komuś się bardziej przyda. Tutaj mamy rozświetlacz Vibo, który powstał we współpracy z Katosu. Tego rozświetlacza... Widzicie to? On mi się tutaj przesunął. To jest mokra wersja, więc w sumie ona mi się tutaj odkleiła. To jest rozświetlacz, którego używałam w Sylwestra na dekolcie i daje piękny,
efekt. Natomiast to już jest brokat, to jest wersja bardzo drobinkowa, więc to już jest kwestia gustu. Mi się podoba i tak jak mówię, używałam Sylwestra i wyglądało to fantastycznie. Tutaj mamy My Secret i to jest chyba produkt, znaczy kupiłam go w tym roku. Paleta wypiekanych rozświetlaczy, cztery produkty, cztery różne rozświetlacze, między innymi również Princess Dream. Ja te rozświetlacze bardzo często ze sobą mieszałam, jak widzicie ta paleta jest brudna, bo ona jest wymęczona przeze mnie. Bardzo fajna. Tutaj mamy Glamour Goddess, Glow Baby, Golden Girl, Princess Dream, także to też ze mną zostaje. Tutaj mamy paletkę z Makeup Revolution, I Love Revolution, Rose Gold Glow. Z tego co pamiętam, ona jest bardzo intensywna, bardzo ładna, ale no nie sięgam po nią, no ileż można, słuchajcie. Myślę, że oddam ją komuś. Tutaj mamy odcień, który jest taki bardziej złoty i odcień bardziej różowy, można je też ze sobą mieszać. Tak, także oddaję dalej. Tutaj mamy rozświetlacze z Ecocery i w sumie mam ich tutaj sporo. I zostawię sobie odcień na pewno Maui Shimmer, o ile to się tak czyta. To są rozświetlacze w sumie bardzo intensywne, bardzo mocno napigmentowane. Można przesadzić i dają wręcz taki lustrzany blask na skórze. Kiedy testowałam je po raz pierwszy, to przesadziłam z aplikacją tego rozświetlacza do tego stopnia, że później miałam trudności z jego rozcieraniem. Więc jeśli macie te rozświetlacze, bądź jeśli chciałabyście się na nie skusić, to no to tak, to są dobre rozświetlacze, bardzo mocne, mocno napigmentowane, ale trzeba z nimi uważać, bo możecie sobie po prostu zrobić taką plamę rozświetlacza na policzku. Zostawiam ten jeden odcień, natomiast pozostałe 3, 4, 5 lecą dalej. Pozostałe 5 kolorów leci dalej, one mi się tutaj już nie przydadzą. Dalej mamy paletę rozświetlaczy z Golden Rose. Nie używam tej paletki, także ona też się na pewno komuś przyda. Paleta Ofra, Feeling Myself. Trzy różne rozświetlacze, przepiękne, intensywne, które również dają mocny, lustrzany blask, ale te z kolei fajnie się rozcierają. I swego czasu bardzo często sięgałam po tę paletę. Bardzo ją lubię, więc ją zostawiam. Jest bardzo dobra. Rozświetlacz z Dose of Colors, który powstał we współpracy z Desi Perkins i Katie Luster Lux. I jak widzicie, też już mamy denko, rozświetlacz, który zostawia taki bardziej ciepły ton na skórze. Bardzo ładny, podobał mi się i bardzo często po niego sięgałam i oczywiście sobie zostawię. Powiem Wam, że na żywo to prezentuje się fantastycznie. Pięknie odbija światło i bardzo elegancko, tak na bogato, ale na żywo opakowanie jest tandetne. Tak jak przyjrzycie się z bliska, to jest w ogóle taki materiał, taki tani, taki chiński, cekinowy. Obklejone opakowanie, także no ale nieważne. Tutaj mamy rozświetlacz z NYXA Born to Glow. Nawet w sumie go nie używałam, to jest tak, nawet zaklejone opakowanie, więc dam to komuś w prezencie, to pójdzie oczywiście dalej. Tutaj też mamy coś nieodpakowanego, zaklejone. To jest Vibo z kolekcji Vibo Mood Shimmer. Rozświetlacz do twarzy numer 1 Delicious Toffee, więc to też pójdzie do kogoś w prezencie, nie ma sensu tego otwierać. Tak, tutaj mam rozświetlacz, że ten nowy z The Tune i to jest Sparkling Cheek. To co, porównamy sobie te dwa rozświetlacze. W sumie jak pokażę Wam tutaj, tak w kamerze, w blistrze, ten jest nieco taki ciemniejszy, to jest ten stary Wet Light. Ten jest jaśniejszy, Sparkling Cheek, jak widzicie jest jaśniutki, jest bardzo jasny, więc ten na pewno sprawdzi się dla osób o bardzo jasnej karnacji, tym bardziej, że go już testowałam na kanale i właśnie on jest taki jaśniutki, bardzo jasny, ale sprawdźmy wykończenie. Ok, jeśli chodzi o konsystencję, no to w dotyku są bardzo podobne i różnią się kolorem, wykończenie też jest, powiedziałabym, identyczne, więc nie wiem, czy to jest zupełnie
rozświetlacz o nowej formulacji, aczkolwiek wypadają bardzo podobnie. No i ten Wet Light jest cieplejszy, więc to jest taki rozświetlacz właśnie dla mnie, znaczy cieplejszy. On jest jaśniutki, ale ma neutralne tony, a ten nowy Sparkling Cheek jest po prostu bardzo jasny dla osób, które mają bardzo bladą skórę, więc na pewno Wam się może spodobać. No i to jest takie wykończenie satynowe, delikatne, absolutnie bez żadnych drobinek, więc jeśli lubicie takie rozświetlacze, to może Wam się spodobać. Ja je zostawiam i muszę je przełożyć właśnie do palety magnetycznej. Ten Wet Light jest bardzo ładny. To jest taki mój, to jest właśnie Wet Light. To jest taki mój rozświetlacz, aczkolwiek ten też jest bardzo fajny. I dalej, tak, tutaj mamy jakieś puste opakowanie. Tutaj mamy rozświetlacz z Vibo, Viva Aviva. Tak, we współpracy z Karoliną Viva Aviva, My Choice Vibo. Chyba używałam tego rozświetlacza, tak mi się wydaje. Tak, używałam. Aczkolwiek nie będę używać dalej, więc pójdzie też do kogoś dalej. Tutaj mamy rozświetlacz z Makeup Revolution, I Love Revolution, Girl's Best Friend. Takie serduszko, a raczej diamencik. Nie używam tego rozświetlacza, ale wiem, że jest bardzo intensywny, bo go raz testowałam na kanale, ale pójdzie dalej w świat. Cóż my tutaj mamy dalej? Tutaj jest rozświetlacz z Lovely, nawet widzę tutaj Denko Glow Better Highlighter i to jest tak. Jest Denko? Jest. A tutaj mamy z kolei też rozświetlacz z Lovely i chyba nie był przeze mnie używany, Pink Bite, bo to jest rozświetlacz o bardziej takim różowym wykończeniu. Jest nawet zaklejony, więc ja go tutaj oddam komuś dalej. I ten z Lovely, z Denkiem też pójdzie dalej w świat, bo też już w sumie nie używam, ale to są bardzo dobre rozświetlacze, bardzo fajne, takie drogeryjne, tańsze produkty. Tutaj mamy coś koreańskiego. Wydaje mi się, że to jest tak. To jest rozświetlacz Baby Face. Nie używam, także idzie dalej w świat. Tutaj mamy, może nie, płynne produkty może zostawię na sam koniec. Tutaj mamy rozświetlacz w wersji takiej sypkiej z Kobo. Wersja mineralna, mgiełka rozświetlająca w pudrze do twarzy i ciała. No. Ładne, ale nie używam, także myślę, że komuś to przyda. Tutaj mamy znowu Hean Lumi Highlighter. Bardzo fajny rozświetlacz, ale w odcieniu tym razem Champagne. Dwójeczkę sobie zostawiam, jedynka pójdzie dalej w świat. Intensywny, bardzo fajnie napigmentowany rozświetlacz. Tutaj mamy Nabla rozświetlacz Baby Glow. On jest bardzo delikatny i w sumie też już go nie używam na ten moment, więc też pójdzie dalej w świat. Oddaję. Rozświetlacz Lumene w płynie z pipetą. Też nie używam, ale to jest też bardzo fajny produkt do mieszania z podkładami chociażby, aczkolwiek idzie dalej w świat. Cóż my tutaj jeszcze mamy? To Becca. To jest rozświetlacz sypki Becca z kolekcji C-Pop, który testowałam na kanale. On jest dosyć w takim ciemnym odcieniu. No, to jest odcień C-Pop, ale ten rozświetlacz sobie zostawię. Na pewno może mi się jeszcze przydać. I tutaj z kolei mamy Becca, Chloe, Malika w takim kartonowym opakowaniu. No nie wygląda to estetycznie, nie wygląda to ciekawie i myślę, że też już tego produktu używać nie będę. Myślę, że to komuś dalej oddam po prostu w prezencie. I cóż dalej? Dalej mamy chyba już takie płynne rozświetlacze. Tutaj z Gosh, trasy głos powoli, słuchajcie, naprawdę już długo mówię. Gosh Lumi Drops. Tego już nie używam, to już jest nawet stare, chyba nawet zaschnięte, więc to pójdzie do kosza. Tutaj mamy, tak, jeszcze jedną wersję taką płynną rozświetlacza z Vibo w ciemnym odcieniu, Chrome Drops, więc to też pójdzie dalej w świat, nie będę tego używać. Tutaj mamy rozświetlacz z Golden Rose Liquid Glow Illuminator. Można go używać solo na twarz, ale można też mieszać z podkładami i w tej wersji najlepiej się sprawdza i to zostawiam. Uwielbiam mieszać rozświetlacze z podkładami zresztą. Tutaj mamy Kobo i mam gdzieś, miałam jeszcze jedną wersję z Kobo. Mam tutaj dwa rozświetlacze w płynie z Kobo Professional Primer.
I tutaj mam odcień 1 on the beach i 2 beach party. I często ten rozświetlacz mieszam z podkładami. Daje piękny satynowy efekt. W ogóle też te rozświetlacze można nakładać na ciało, mieszać z balsamami. W ogóle to są jedne z lepszych takich rozświetlaczy w płynie, jeśli chodzi o mnie. Uwielbiam je i ze mną zostają jak najbardziej. I tutaj mam jeszcze rozświetlacz z Becca, który też ze mną zostaje. I dalej mamy rozświetlacze z Golden Rose w sztywcie. Zostawię sobie tylko jeden odcień, 1, Bright Gold, bo jest bardzo ładny, daje też mokry efekt i to jest neutralny odcień, jaśniutki. Z kolei 2 pozostałe są, mają już po prostu inne kolory. Ten jest taki bardziej różowy, a ten jest, to też jest chyba Bright Gold, ale to już jest jakaś, widzę, wersja stara, która pójdzie do kosza. I ostatnie rozświetlacze też już z Golden Rose w płynie. Coś takiego. To można używać w sumie też jako tak na oczy. Shimmer Eyeshadow. W sumie to jest taki cień do oczu chyba. Nie. To nie. I tutaj te płynne, metaliczne rozświetlacze Liquid Glow Highlighter, z którymi trzeba szybko pracować, bo bardzo szybko zastygają, dają ładny efekt na policzku, ale ja tych rozświetlaczy z Golden Rose nie używam i tutaj macie 4 odcienie, takie beżowo, złote, fioletowo, różowe. Także te też oddaję dalej. Po przeliczeniu wyszło mi, że zostaje ze mną 31 rozświetlaczy, 36 odrzuciłam, więc nieco więcej niż połowę. Łącznie miałam 67 rozświetlaczy, tak. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Ja już Wam w tym momencie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!